Cześć moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Diablo 1. Na Hademodzie, Belzebubie, czarodziejem naszym kochanym. Idziemy do katakumb na poziomie 8, moi drodzy. Zobaczymy, co tam nas czeka. I nadal oczywiście mamy misję z tym kozłem, ale to miałem pod koniec ostatniego odcinka pójść do niego. I oczywiście zapomniałem. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Jakieś potiony już leżą na wejściu. Czy ja zwiedzałem to piętro, czy nie? Tu jest jakieś... Tale of the Tree. Kurde, tak to jest, jak się na zapas odcinki nagrywa i przez 3 dni teraz... W ogóle nie dotykałem się do Diablo 1. Jest to... Oła, dosyć problematyczne. Potem wrócić do tego. Powinienem po 2 odcineczki na dzień sobie nagrywać, to tyle. Nawet nie pamiętam, jak się strzela. Dobra, nie, tutaj jeszcze... O, ja pierdzielę. O, ja pierdzielę, co tu się dzieje? Patrzcie. Mana shield szybko. Pod czwórką był mana shield. O, shit, dobra, to. Co to było? O, shit. Padłem. Jakiś skurczysyn mocny strasznie. Restart in town. Ja pierdzielę, mana shield nawet tutaj nic nie pomógł. Dwójeczka, piąteczka, ja muszę się połapać w tym, o co tu chodzi. Ty, co to było w ogóle? Jakaś magia. Dobra, weźmy tutaj jeszcze 3 potiony leczące, bo to też przyda się. Tak, w razie czego trzeba mieć w ogóle. Nic nie tracimy jak... A nie, trochę złota wypadło, miałem 85 koła. Dobra, to nic strasznego, zaraz sobie to podniesiemy z powrotem. Mana shield jest, F1 klikamy. 18 pocisków zostało, dobra, trzeba go wykończyć. No, teraz to zginęło, zobaczcie, tu nasze 10 koła leży. Kolejne złoto, mana potion. Full healing potion. Bierzemy to wszystko, nie, to był jakiś mocarny gościu. Sorki. Tak, już mi się przypomniało. Nie, nie zwiedzaliśmy tego piętra na pewno. Bo ja jeszcze nie miałem do czynienia absolutnie z takim... golemem. Niby na 2... Na 4 uderzenia umiera. Dobra, pod F2 mamy te piorunki w razie czego. Hej, pojapię. Coś mi się wydaje, że tu będzie się zaczynało coraz trudniej. Dobra. Oj. Cloud the Hunter, tak? Dobra, leży. Tutaj ktoś wyrwał. Jeszcze. 3 pociski tam posyłamy. Jedyneczka, ma nasz shield załadowany. Już się skończyły pociski, dobra, to walimy piorunami. O, to o wiele lepiej działa tutaj. W tym przypadku, dobra, trzeba się skupić na piorunach. Ale tak, żeby nam many za bardzo nie zeżarło. Bo mana naszym życiem. Okej, pierwsze pomieszczenie sprawdzone. O jać, tu będzie ciężko, naprawdę. Nawet przy tej zbroi, która nam daje 25 armora. Zbieramy potki na pewno. Okej, to się wszystko regeneruje fajnie. Kolejno można sobie wrzucić. Fajnie. Też nie, te faktycznie na manę to są nam... Znaczy na życie są nam zbędne te potiony. No dobra, zostawię na razie. Tu kolejny mana potion, mniejszy chyba. Tak, tu jest zwykły mana potion taki. My mamy 236, a to nam daje... A nie pokazuje nawet. Okej. Tam piorun nie doleci. O, wleciało coś. Naprawdę dużo te pioruny biją, ale... Potrzebuję czegoś jeszcze mocniejszego. Pod jedyneczką jak mamy... No właśnie, nie będę tyle czekał przecież na to. Dajmy sobie to pod czwórkę jednak. Przestaniemy tak dużo używać tej różdżki, bo ona nie jest aż tak dobra. Te Guardian Spell tylko na jakiegoś bossa może, jeżeli nie dawałbym sobie rady. Pod F4 damy sobie
To atakujący ten skill. A pod F1 na razie muszę jakiś skill taki normalny dać, bo to jest przesada niestety. Lightning Spell. To mamy na 7 poziomie Charged Bolta. Na 5 Firebolta. Na 4 Frost Sharda. To było słabe. Ten może ewentualnie. Ale czymś musimy takim strzelać pojedynczym. Flash Spell. Co to robi? Pojęcia nie mam. Wejdźmy w spele. A tu już sporo tego mamy. Circle of Ice. Circle. O, Circle of Ice. Może tak. Flash. Create a ring of energy around the caster then damage nearby enemies. Czyli taka obszarowa wokół nas niby. Ale na pierwszym levelu to nie bije jakoś dużo. Tak w porównaniu do tego, od 1 do 27 obrażeń od jednego piorunka. Nie, to w sumie. To w sumie nie jest to takie złe. Firewall ile bije, patrzcie. Ale to zabierało dużo many. 26 many to zabiera. Wiecie co, dajmy to na czwórkę. Musimy potestować troszkę, wiecie? Czwórkę. To na szóstkę. Na razie z tej różdżki nie będziemy korzystać. Trzeba coś ogarnąć lepszego, bo strasznie szybko te pociski teraz schodzą. No i później musimy czekać 5 minut na zregenerowanie tej różdżki, więc to jest masakryczne. Warp Magic Teleport Player tu. Nieres Entrance. Do wejścia teleportuje? Najbliższego? O, w dupę jeża. Ha. Ale zarąbiste. Ty, bo nam zaraz... Dobra, sprawdźmy to. No okej, no to już to nie jest mój skill, już widzę. W takim razie tym piorunkiem się... Nie chciałem się tu teleportować, ale to jest naprawdę dobre do... Nawet pomijania leveli. Może ja nie będę chciał tak robić, ale jeżeli ktoś by chciał... Ja pierdzielę, ile oni biją. Już masz manę. Coś nam bije, strasznie duże obrażenia. Chyba, że ta zbroja nie działa nagle, bo coś się zbugowało. My ją tak trochę zbugowaliśmy, żeby ją nałożyć, więc może ona nic nie dawać tak naprawdę. Zaraz sobie przetestuję nawet. Trzeba się na razie skupić na tych mobach. Kolejna potka poszła. Nie no, obrażenia nam masakryczne robią. Zobaczmy, ile my mamy armora. Gdzie jest armor? Podany. Armor klas 15. Ta zbroja nie działa, moi drodzy. No. Ta. Zobaczcie, dlatego. Kurwa, wszystko jasne. Tak myślałem właśnie, że coś za duże obrażenia nam robią. Czyli tak jak zbugowaliśmy, to niestety nie dało tu nic dobrych rezultatów. W takim razie zejdźmy sobie teleportem do naszej bazy. Tylko musiałem tego skilla wybrać jeszcze. Lightning Spell. Zobaczmy, jak to działa. O tym to ja nie wiedziałem, że mamy takie coś. Dobra, to walimy piorunami. F1, F2. To może to będzie w ogóle lepsze niż to wszystko. F3 leczenie, F4 ściana. Zajebista ściana, tak naprawdę na czwartym levelu. Tutaj mana shield. Tutaj to, dobra. Pod ósemką to, to pod siódemką weźmy sobie skilla bijącego z różdżki jakby. To będzie, czekajcie, to najpierw, to i teraz ten skill będzie pod siódemką w takim razie, okej. Okay. Spróbujmy tak awaryjnie po prostu. Teraz muszę wrócić do domu. Gdzie jest domek? Strasznie mi się tu miesza, gdzie jest ten teleport? Warp spell. Mieliśmy teleport do town portal właśnie, to jakieś nie pasuje mi ten znaczek do teleportu miastowego. Okej, okay, idziemy założyć tą zbroję z powrotem. Bo ta niestety nam nie daje kompletnie nic. Dopóki nie mamy 25 w siły. Tak jak myślałem, to jest zbugowane tylko. 15, a teraz 28, zobaczcie. No, o to chodzi. Czyli musimy w jakiś sposób na następnym poziomie po prostu dodać do siły troszeczkę. Mamy teraz 20 punktów, tak? Z tym mamy 25, dlatego to mogłem założyć chwilowo i to nie daje w ogóle punktów, no właśnie. Dobra, to ja to odkładam.
A zbroja fajna, oczywiście. Tego nie używamy. Tu mi wskoczyły jakieś potiony, których tak naprawdę nie chcę. Odłóżmy je sobie do skrzyneczki. Ja bym zakupił więcej tych... Nie tu. Więcej tych potionów z maną, wiecie? Odłożę w ten sposób, bo mi tutaj nie chce wskoczyć z shiftem. Pyk. Dobra, i chodźmy, pójdziemy kupić te potiony z maną, bo to jest masakra z tym. Znaczy, nie dziwię się, że ta mana tak schodziła, no bo mamy mana shielda, zamiast tego, że zamiast życia schodziło mana. Schodziła mana, więc spoko, wszystko jasne, okej. Okay. Już myślałem, że jesteśmy tak słabi na ten poziom podziemi, katakumb. A tu jednak nie. Trade, czy ty mi sprzedasz te potiony? W jakiej cenie? 150, spoko. Jestem w stanie to zaakceptować. Jeszcze jedna? Jeszcze jedna, dobra. Jeszcze troszkę kupimy, dobra. A co my tu mamy? Book of Inferno, to mnie interesuje. Telekineza też nie, Holy Bolt nie. Healer też nie. Flash i Town Portal. Nic ciekawego. Dobra, jest mana shield. W takim razie w tej zbroi musimy chodzić jeszcze do końca levela. I dopiero wtedy założymy tamtą. Jak dam 5 punkcików siły. Okej, okay, wszystko jasne. Chyba, że... Jest tu jakiś pierścień, który daje 5... 5 siły, nie? Tu na pewno nie. O, my co tutaj mamy? Tutaj 2 do wszystkich atrybutów. O, zamiast tego na przykład można by wziąć. Tylko czy jest tu coś takiego? Pokaż mi tutaj. Ty chyba nie sprzedajesz pierścień. Nie, sprzedajesz coś. Szansa na krytyka, dexterity to nie. No to jedynie albo ty. Ale ty nic takiego nie posiadasz. Tu mogłoby coś być, ale 73 tysiące to mnie nawet nie stać. No i ewentualnie jeszcze ty, Wild, może coś mieć. Psst, over here. Psst. What have you got? Jakieś gunwo. Dobra, czyli niestety, no nic ciekawego nie mają. Musimy się przemęczyć przez ten jeden level. Idziemy w takim razie do teleportu naszego. Co ten priest w ogóle tu robił? A, nic, okej. Okay. Dobra, wchodzimy do teleportu i... Infravision? Infravision, co to jest? Chyba jest, że widzimy przez ścianę, tak? Tak, no to spoko, może się przydać. Ring, o, może z siłą. Niezidentyfikowany, musimy go zidentyfikować. Skull Cap. Large Axe. Wiecie co? Ja będę takie rzeczy jeszcze zbierał jak skulka, bo to chyba jest coś na głowę, prawda? A, takie dziadostwo. To ma 3. Dobra, to idź sobie. To nie, to tylko żółte zbieramy. Trochę źle tutaj mnie teleportowało, nie chciałem tego. Nie chciałem tego bardzo, tu mamy jakieś... To jest wejście na górę, a tu jest zejście na dół, dobra, ale ja muszę zwiedzić całą tą lokację. Efficio obitus ut inimic. Co to było? O! To będzie dobre, moi drodzy. To będzie dobry skill. Coś tak czuję. Predictum otium. Ho! In spiritu sanctum. Jakieś dziwne rzeczy tu mówią. To wygląda, jakby miało być wejście, wiecie? Dobra, przesłuchaliśmy tego wszystkiego. Nadal nie wiem, o co chodzi. Ale idziemy. Takim tutaj jak stoimy, to lepsza jest taka obszarówka. A jak tak na daleko mam strzelić, no to faktycznie z tego i to przelatuje przez wszystkie moby, zajebiste. Chyba dużo many to zabiera, wiecie? Bije bardzo mocno, ale zabiera bardzo dużo też many. Dobra, to spróbujmy jeszcze z tym. Potion. Czekajcie, zerknijmy spele. To zabiera nam 11 many. A to? 10. No co, jakim cudem? A ta ściana 26. Okay, czyli ściana jest tylko na takie wielkie grupy mobków. Elixir of Dexterity.
Tego jeszcze nie widziałem. Scroll of Phasing. Healing Potion. Mana Potion. Dobra, czyli to zabiera tyle samo identycznie, co ten nasz zwykły piorun, ale może oni obrażenia nam takie biją, dlatego mana tak schodzi. Jest taka szansa. Jest taka szansa. Jest bardzo dużo taka szansa. Okej, okay, no musimy sobie jakoś z tym poradzić. Pyk! Nie wszyscy nie żyją. Bardzo ładnie to bije. Takie obrażenia kopie, że szok. To nie ma nic. Chociaż wygląda, jakby było jakieś przejście dodatkowe. Tu się ukrywają za ścianą. Large chest. O, mejsik. Żółty jakiś. Tutaj walimy. Pyk. Ho, jak to bije. Trzeba się ładnie ustawić. Pyk. Chciałbym też mieć tam takie pojedyncze mopki, coś, ale chyba niestety nie ma jak. No właśnie, teraz nie trafiłem na przykład. Dobra. Pyk. Ale jest moc. To w ogóle zaznacza, że to jest magiczna istota, patrzcie. Co my tu jeszcze mamy? Hard Letter Armor, to nie. Scroll Inferno, Scroll Resurrect. Book of Dark Pact. Użyć tego, to nadam, dam na, da nam manę, chciałem powiedzieć. Elixir of Dexterity. Na 10 minut zwiększa Dexterity. Dobra, fajno. Niech będzie. No dawaj, Bumble, chodź tu. Pyk. Trafi go tam jeszcze? Nie, nie trafiło go. No i takiego jednego małego pyrtka muszę strzelać takim wielkim działem. No niestety. Tak to już będzie wyglądać. Będziemy używali bardzo dużo tych potionów z maną, ale chyba inaczej się nie da. Jakby ona się jakoś regenerowała, to by było fajne, ale niestety chyba nie może. To by było zbyt OP. Czy są jakieś te pierścionki albo naszyjniki, cokolwiek na regenerację many? Miejmy taką nadzieję, bo tak to ona stoi w miejscu, dopóki nie uzupełnimy sami. Healing Potion, nie wiem czy to zbierać w ogóle. Pyk, przeleciało, Mana Potion. Pięknie, tu jest skrzyneczka jeszcze. Może i nie powinienem tak wszystkiego tutaj zwiedzać. Ale ja lubię. Jo, pierdziel, ile nam to zabrało życia, widzieliście? Taka pułapeczka zwykła. Tego tu nie chcę. Oho, my mamy od cholery tych potionów. Dobra, to nie ma co się przejmować, tak. Naprawdę, dobra, tych z życiem to nie zbieram. Jest nam to naprawdę zbędne. Jeżeli mamy tyle tych potionów na manę. Pyk. Uwaga. Przelatuję przez wszystkich. Oj, to jest coś mocniejszego. Dobra, umarło to coś mocniejszego. Nie trafiłem oczywiście. Nie masz many, no to już masz manę, proszę bardzo. Okej. No i pięknie. Ale tu niechcący jeszcze raz strzeliłem. Mana potion. Złoto, złoto, złoto. Złoto. Mana potion. Scroll of Town portal niepotrzebny. To i skrzyneczka jeszcze. Ring kolejny może będzie na siłę. Auć. Tu już nic więcej nie ma. Okej, czyli ta część jest zwiedzona. Idziemy dalej. Te ringi bym sobie odkrył. A, to za chwilę, jak będę miał pełny ekwipunek. O, masz ty. Dobra, teraz w tą stronę. To złoto jeszcze jakieś zostało? Byliśmy tu? Ciekawe. No dobra, nie wiedziałem, że mamy takiego skilla. Zarąbisty jest. Oj, to nam trochę pozabierali. Pyk. Wiem, że się cackam trochę z nimi, mógłbym spamować tą maną. Non stop, ale... Czemu nie mogę tego złapać? Dobra, poszło. I poszło. Złoto, złoto. Mana potion. Pewnie malutki, ale niech będzie.
kolejne złoto i wychodzimy stąd. Tutaj wszystko zwiedzone. Została tylko druga strona. Ale nie, jak te teleporty do schodów są, to naprawdę to mogłoby bardzo ułatwić grę. Ale bez sensu też trochę. Można by się teleportować, schodzić na dół, teleportować, schodzić na dół i tak ciągle. Ale jak ktoś nie może znaleźć, a potrzebuje na szybko, no to myślę, że jak najbardziej spoko. Ale ładnie to leci, tu. Tu ktoś jeszcze stoi, szkielet. Dobra, wszyscy leżą, złoto zbieramy. Złoto najważniejsze. Claymorek jakiś tutaj leży. Scroll of Firewall. Larchax. Pięknie, kolejny ring. Może będzie coś fajnego. Stąd przeszliśmy. Nie, dobra, to jeszcze tam zwiedzimy. Pomyliłem kolejność. Tu mamy teleport, tak? Bang. Kim ty tam jesteś? Coś z ciebie za potwór? Złota. Mana potion wlatuje. Tutaj małego zamieniamy na dużego. I co to jest? Chwała i uznanie dla Diablo, pana grozy i przywódcy trójcy. Mój pan powiedział mi o swych braciach. Mefisto i Balu, którzy zostali wygnani do tego świata dawno temu. Mój pan pragnie czekać na swój czas i zaprząc jego budzącą grozę moc, by uwolnić swych pojmanych braci z ich grobowców pod piaskami wschodu. Gdy mój pan uwolni swych braci, wojna grzesznych jeszcze raz pozna furię trójcy. No to tak spoilerując wam troszkę, uwaga. W Diablo 2 właśnie ganiamy tych wszystkich, tych braci Diablo i samego Diablo. I zapraszam was oczywiście na moje streamy, bo teraz częściej wieczorami właśnie odpalam na YouTubie i na Twitchu. Nie wiem, czy to będzie na pewno na dwóch platformach jeszcze, ale zobaczymy. I gramy sobie w Diablo 2 właśnie. Tutaj też będzie seria oczywiście, ale na razie gramy sobie inną postacią niż magiem po prostu. Dobra, zobaczmy, kto to jest. Uwaga. Wchodzimy tu. O! Nawet nie trzeba go bić. To jest kolejny kozioł. Pogadajmy z nim, chociaż coś mi się wydaje, że będzie nas chciał zabić. Co? Czemu tu jesteś? Wszystkie te przerwy doprowadzają mnie do szału. Masz, weź to i daj spokojnie pracować. Nie przeszkadzaj mi więcej. Book of Fireball? Czy my teraz możemy walić tym Fireballem, którego ja tak lubiłem? Firebolt? A, tak, to jest Firebolt. Tylko muszę go znaleźć, oczywiście. Ty, no nie ma go tutaj. Czy jestem ślepy? Tu nie ma. Fireball, patrzcie, czyli to jest to. Takie coś, gdzie to... Tu jest, patrzcie. Na poziomie pierwszym, ile to bije? Też tak, ten piorunowy bardzo mi się podoba, więc przy nim zostaniemy. 10 many zabiera... O, 42,83. Na to. Od 4 do 134, czyli... 134 i to najczęściej wchodzi. To i tak jest więcej niż to. Ale to też nadaje podpalenie chyba, coś takiego. Okej, okay, rozumiem. Zaldemat. Chyba go zabijemy, wiecie? Nie dam mu pracować, bo on tu zaraz coś... jakiejś sługi piekieł przywoła. Oho, no właśnie mówiłem o tym, czyli... Ja myślę, że jednak będzie moja ciekawość twoją śmiercią, przyjacielu. O, i reakcje jakieś były. Przepraszam, że zniszczyłem twoją koncentrację. Rozproszyłem cię, coś takiego powiedziałem. Dobra, wypadły z niego takie reakcje. Minus 3 klasa armora. Book of Chain Lightning. Okej. Okay. Czyli zwiększyło nam moc tego oto skilla. Wiecie co, to weźmiemy sobie tak, pod jedyneczkę weźmiemy to, co mamy. A pod dwójeczkę... Chain Lightning, to jest coś innego. Sprawdźmy. Czy to jest to samo?
co tu zgrane. Proszę mi pokazać, czym to się różni. 4 do 6 obrażeń. Dobra, nie mam pojęcia. Wygląda to identycznie. Wejdźmy tutaj i w spelach. Dodajmy pod dwójkę. Czyli tak, teraz mamy pod dwójką Firebola, który fajnie wybucha, i pod jedynką prąd. To, jeżeli ktoś byłby odporny na prąd, no to walimy Firebolem i odwrotnie. I to fajnie może dolecieć, tak, do... Chociaż nie, no i tak jedynka jest mocniejsza, patrzcie. To przelatuje przez wszystkich. Nie, naprawdę, Mac robi ogromne obrażenia, jak ma mana shielda jeszcze, to już w ogóle... da się nim po prostu ładnie, ładnie grać, ma pewnie więcej... życia niż wojownik. Tak mi się coś zdaje, ale mana shield nam się kończy za chwilkę, więc trzeba go użyć już. Dobra, F1. Tu już mamy zwiedzone wszystko. Rozwalmy tu beczki, żeby dało się przejść. Żeby dało się przejść, powiedziałem. Medium chest. Tu jest zwiedzone, to idziemy na drugą stronę. W takim razie. Kurde, że ja tego skilla wcześniej nie odkryłem. Lightning spell. Trzeba to zapamiętać na kolejne części. Ale w te pioruny to nawet w dwójce chciałem iść, wiecie? Więc to sobie pójdziemy w dwójce. Scroll of Inferno, full healing potion, tu jakaś skrzyneczka kolejna, tu kolejna. O, wo. Prawie nas zabiło. Dobra, i tu od schodów mamy jeszcze drogę i tutaj mamy drogę, no to pójdźmy tutaj najpierw. Chodzi na to, że będzie jedno piętro na odcinek. Niestety, jak ja będę tak dokładnie zwiedzał. No ale chyba tak musi być, po prostu muszę dwa odcinki pod rząd nagrywać. Żeby dojść do teleportu kolejnego. O, ale to jest dobry sposób z tym teleportem do schodów. Jeżeli właśnie teraz bym skończył odcinek, musiałbym wyjść z gry, to wtedy się następnym razem teleportujemy tylko do schodów i schodzimy już na dół. To jest dobra opcja. Dobra, sprawdźmy, co tutaj jest, bo to... A, nie doszedłem do końca po prostu, okej. Okay. I tu już nic ciekawego nie będzie, zaraz się wrócę, to... Sprawdzimy sobie kolejne przedmioty, które tutaj mamy, trzeba będzie je odkryć, chociaż to myślę, że będzie warte z 1 golda. To ma minus 3 klasę pancerza. No i jeszcze do tego kozłoluda trzeba będzie pójść. Dobra, tu również nic nie ma. To gdzie nam zostało jeszcze? Nic nam nie zostało, schodzimy w dół. Okidoki. Ja sobie zejdę. Uuu, zaczyna się piekło, moi drodzy. Zaczyna się piekło. Ha. Tu będzie ciekawie. O, właśnie to. Tych pamiętam i oni są chyba odporni na coś. Nie, jednak nie są. Ale tu na blisko ja miałem straszny problem, bo oni bili z daleka, jak byłem wojownikiem. I nic im nie mogłem zrobić, musiałem najpierw do nich dobiec w jakiś sposób. A, bo to jest taki bosik trochę. Dobra, już umarł. Mamy level. Dobra, dajemy 5 w siłę, tak jak mówiłem. Tu niech się zregeneruje mana. Podejdźmy tam jeszcze. I zaraz sobie tutaj odpalimy. No i ten właśnie szarżuje, ale nie zdążył podejść nawet, fajnie. A tutaj trzeba ogarnąć, gdzie są przejścia, bo to jest dosyć skomplikowane. Dawaj tego. Chciałbym to zostawić na kolejny odcineczek. Ale musimy tutaj ogarnąć kilka rzeczy i wrócić do miasta. Jakiś katar mnie złapał jeszcze. Aj, nie trafiłem. Dobra, idziemy tylko po ten paseczek i wracamy. Oj. Dobra, zabici, szarżujący. Tą szarżą to mogą nas zabić w sekundę dosłownie, więc dobra, wracamy. Teleport do miasta, gdzie to było? To. Powrót. Ja spróbuję drugi odcinek zaraz pod rząd nagrać, żeby tego nie stracić. Co osiągnęliśmy? Ale jeszcze zidentyfikujmy sobie te przedmioty. Ale pierścionków, 4 sztuki. Zarąbiście.
Ej, to mogłem najpierw zidentyfikować, sprawdzić, czy to nie będą pierścionki na siłę. Okej. I zobaczmy. Pierwsze co, to sprzedajemy oczywiście od razu. Siekierę. Mejsika. Co to za raksy są jakieś dziwne? Townsman's Coat Remains. Raks, minus 3 do armor class. Czyli beznadzieja, plus 7 do dexterity. Resist fire, resist lightning, resist cold, czyli całkiem fajne rzeczy. Alternate durability. Altered. Nieskończone? Durability, tak? Damage taken from enemies. Dobra, nie no, 27 to jest warte. Papatki. Plus 4 do magii. Całkiem fajne, ale... Nie, niestety nie. O, paseczek jakiś ciekawy. 4 tutaj, 5 armor class. Tu mieliśmy enhanced armor, resist cold 20 i... Hit recovery speed to nas nie interesuje, czyli... Odporność na mróz 20. A tu 3 do wszystkich atrybutów. No i właśnie, dałem punkciki niechcący w ten. Mogłem poczekać. I hit recovery. Dobra, to damy to. Oho. To sprzedajemy w takim razie. Kolejne potiony. A tu mamy regenerację many. 2 many na 5 sekund. To trzeba założyć. Chociaż fajnie by było, jakby dało się połączyć jakoś te pierścienie. Pońcy 10 to nam da tutaj, to niepotrzebne. 4 do magii. Też fajne, ale no... Niestety, mamy lepsze rzeczy. Szansa na krytyka i damage to też nieważne, ale to musimy wziąć. Kurde, za dobre te pierścienia mamy. Resist all plus 10%. Minus 1 damage taken from enemies i hit points plus 10. A to plus 2 do wszystkich atrybutów. To nieważne i absorbuje połowę obrażeń od pułapek. 2 do wszystkich atrybutów, to jest fajne. A tu resisty plus 10 na wszystko, nie wiem zamiast czego. Napiszcie w komentarzu, z tym ciekaw co uważacie, który pierścionek powinienem nałożyć zamiast tego. Resisty i życie. Dobra, na razie dam na resisty. Zostawię sobie ten pierścionek w skrzyni i założymy nową zbroję. O, proszę. Ale mamy zbroję dla jakiegoś wojownika. Ja cię kręcę. Dobra. Niech i tak będzie. Pek. Odkładam to. Mamy to. Ile teraz mamy siły w ogóle? 30. No właśnie, mogłem w to nie dawać w ogóle. Z paska mamy... Siłę i z pierścionka. Tego. 5 równo. No ale dobra, mamy na zapas przynajmniej. 30, tak? Tu nam zeszło. 5 miksturek, dobra. Zostawiamy je sobie, przy sobie będę je nosił. Ten pierścień zostawiam, bo może powiecie, że 10% rezistów to jest dużo. I opłaca się to mieć przy sobie. Ale teraz wyglądamy tak potężnie już, co? Z tym staffem. Mógłbym zamiast tego, jak nie używam już... Risk Cold plus 23. Jak nie używamy już tych czarów ze staffa, to można by tu coś lepszego władować, nie? Nie staffa, który daje tam no, prawie nic obrażeń, bo coś takiego mocnego. Trzeba nad tym pomyśleć. Może i z mieczem będziemy latać? Jakimś fajnym, który daje bonusy. Trzeba by to coś wylosować. No, mogło to być spoko. To wszystko sprzedawałem na razie i nie mogłem żadnej lepszej broni nałożyć, bo nie miałem tyle siły. To może z jakiegoś staffa ma Adria dla nas. Jeszcze zerkniemy i kończymy odcinek. Gdzie to było przejście? Tędy? Tak, tutaj. No teraz to ja czuję się jak potężny mag, naprawdę. Jeszcze do Adrii, szybciutko. Dobra, co ty tu masz? O, właśnie takie staffy na przykład. Resist Magic. Wolałbym coś z regeneracją many. Spell Power. O takich rzeczach mówię właśnie. I 7 do magii. To by było zarąbiste, bo te staffy to już średnio mi potrzebne. Nic lepszego nie masz. Co 17 koła. Ja bym to kupił, wiecie?
Crazy Magic. Dobra, ja to kupię na razie. Nakładamy. To sprzedaję. A to co dawało? 2 pointy damage'u i run. Mana regeneration 2 na 5 sekund. To nie jest dużo chyba w sumie. Ten pierścionek też tyle daje. 2 na 5 sekund. Cholera. To może tamten pierścionek jednak będziemy nosić. 2 na 5 sekund to jest nic prawie. Ale z tym i z tym. Co to jest? To ma jakiś atak jeszcze. Trzeba to przetestować. Tu Flame Wave. O kurde, jakiś fala ognia. Dobra, będę musiał to sprawdzić, ale to w kolejnym odcineczku. Na jakichś mopkach. Pod siódemką to mamy, tak? Dobra. To dzięki za oglądanie, moi drodzy. Trzymajcie się cieplutko. I do następnego odcinka. Cześć.